No hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vintage Story. Moi drodzy, tak, ta siekiera nie jest na was, spokojnie. Ta siekiera jest w innym celu, ale to jeszcze nie teraz. Prawie 60 epizodów, 59 odcinek dzisiaj przed nami. Ponad 200 godzin spędzono na tym save'ie i powiem wam, że w sumie to nie mam go jakoś specyficznie czy coś dość, a wręcz przeciwnie, chce mi się na nim grać. No i ostatnio sami wręcz, że tak powiem, pisaliście mi, żebym nie zaczynał nowego save'u, tylko też grał jednak na tym. No i powiem wam tak, dociągnę tego save'a do 1.20. W ten czas będę chciał się oczywiście jakoś tam specjalnie przygotować na ten update. No i żeby też, wiecie, jakoś na tym update'cie sobie tutaj pograć i zdobyć te nowe rzeczy, które będą. Ogólnie tak, parę rzeczy zmieniłem, które już zapewne zaraz możecie zauważyć. Otóż powymieniałem okna. Wywaliłem te szyby z wiekowego drewna. No i zamieniłem na te takie nasze okna, znaczy na te takie moje okna, które robiłem. No i wszędzie pododawałem też klapy, parapety i te takie górne kawałki, żeby to jakoś tak lepiej wyglądało. Wydaje mi się, że jest troszkę lepiej. Tutaj już też wstawiłem to okienko, tak na przyszłość. No i tutaj również to wszystko jest. Powiem wam, że chyba jest ciekawiej, jak tak wchodzimy. Jakoś tak mam wrażenie, że jest przestrzennie, bo te szyby jakoś tak były szybami, ale one odgradzają też, mam wrażenie, że tak powiem, świat zewnętrzny, a tak będziemy mieli ładny widok na ogródek, gdzieś tutaj na naszą bazę. No i tak, tutaj dostawiłem barierkę, poprawiłem te schody, zrobiłem coś takiego. Wydaje mi się, że teraz wyglądają nieco ładniej. No i mamy zejście na dół. Tutaj poszła nowa podłoga, latarnia, nowy sufit, wygląda on tak na razie. No i cały korytarz, oświetliłem go tutaj, jak widzicie. Wydaje mi się, że jest ok, że w niczym to nie przeszkadza. No i połączyłem go w końcu z naszą zbrojownią. No i naszą zbrojownię przede wszystkim troszeczkę ogarnąłem. Wydaje mi się, że te gabloty tutaj były niepotrzebne. Tutaj powstawiałem zbroje, jakieś oręże, które udało się nam zdobyć do tej pory. Jakieś stare, jakieś nowe. No wygląda to tak, jak wygląda. Naprawiłem też jedną zbroję i drugą do prawie fulla. I będziemy je sobie tam kompletowali jakoś. No może kiedyś uda się jakoś więcej tych zbroi zebrać. No i tutaj mamy normalnie połączenie do naszego magazynu, także no tak to wygląda. Oprócz tego ja wywaliłem jeszcze schody, które szły tam na górę. Stąd ich może nie widać. Miałem kiedyś taki plan i zrobiłem tak, wkomponowałem w tą górę schody, ale wiecie co, nie podobało mi się to za bardzo, więc no, wywaliłem je całkowicie, zebrałem latarnię i z tą górą może niekoniecznie coś będziemy robić, ale będziemy robili coś z tą. A co? No może nie dzisiaj, ale wam za chwilkę powiem. Dobrze. Skoro wszystko ogarnięte, to tak, zapaliłem dachówki. O, widzę, że mi się nawet cegły tutaj rozwaliły delikatnie. Tak, więc będzie trzeba je powymieniać. Chyba 100%, tak jest. Wypaliłem masę dachówek, no i jeszcze cegieł dodatkowo, bo tego nam brakowało. Więc jak widzicie, no trochę tego jest. Trochę tego jest i będziemy sobie budować dach, ale to też nie dzisiaj. Na razie tyle. Jeszcze się nie zdecydowałem, z jakiej cegły ten dach w ogóle bym chciał, więc no. Okej, poodstawiamy wszystko, co tutaj powinno być poodstawiane. No i przede wszystkim, kochani moi, chcę zrealizować parę projektów do czasu 1.20. Na pewno tak, trzeba będzie skończyć dach, trzeba będzie skończyć ogrody. W planach jest tutaj zbudowanie wieży widokowej na tej górze i jakichś schodów na górę. Być może nie przy górze, tylko wręcz właśnie w górze. Zobaczymy. Jakoś to będę musiał wymyśleć i zastanowić się, jak to w ogóle powinno wyglądać. Oprócz tego, myślę, że brakuje nam tutaj gdzieś studni. Kurczę, studnia to jest to, czego nie mamy. O, jedna brzoskwinia nam padła niestety, z tego co widzę. Więc może gdzieś, nie wiem, tutaj, czy nawet może bardziej tutaj byłoby na nią idealne miejsce, więc to też trzeba będzie zbudować. Jakaś fontanna by nam się przydała, tak mi się wydaje. No i co jeszcze? Na pewno stajnia. Nie wiem, czy przed chwilą to powiedziałem, czy nie, ale stajnia gdzieś w okolicach tej naszej obory na naszego przyszłego wierzchowca w 1.20. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to oczywiście zachęcam do obejrzenia filmu. No i jeszcze port. Port pod nasze nowe łódki będzie trzeba wybudować. No myślę, że właśnie gdzieś tutaj, tak jak zrobiłem to przejście. No bo w innym miejscu chyba nie bardzo. Okej.
Również będę się chciał przygotować do tego, żeby zrobić ten piec do wypalania rzeczy z gliny. I ja będę go chciał od razu zrobić z najlepszych możliwych cegieł. Także będziemy dzisiaj robili cegły poziomu trzeciego, których chyba jeszcze wam nie pokazywałem na filmie, jak się robi. To właśnie w tym celu ja mam oliwin, ja mam boksyt. Tylko ja mam go niezmielonego, trzeba to załatwić. Zaraz to ogarniemy, przepniemy tylko aparaturę delikatnie. Okej, właśnie w ten sposób, ciach. Zębaty lecą tutaj. Tu się boraks już zmienił, więc spoko. Odstawmy do skrzyneczki. Aparatura podłączona, więc trzeba włączyć kruszarkę. Ciach. Dobra, kruszarka sobie tu powinna ruszyć jakoś. Ona do kruszenia ma boksyt i oliwinu sporo, którego zresztą tam jeszcze trochę mam. Oprócz tego będzie nam potrzebny kwarc z 8 staków kwarcu, ale z tym raczej nie będzie problemu, bo tego kwarcu też ostatnio troszkę przyniosłem. No i będzie nam potrzebny tytan. Ja tytan mam, ale ja tego tytanu mam dość mało. Właśnie, kurczę, czy mi się... To się już ochłodziło, więc trzeba to jeszcze raz podpalić, tylko właśnie wypadałoby dodać chyba węgiel, żeby to ponownie rozpalić do odpowiedniej temperatury. Mamy tutaj srebro i mamy tutaj złoto, które ostatnio udało się zdobyć. Część już przepaliłem. No i tak, tytan, czyli ilmenit. Ja tego tytanu trochę mam, więc możemy go również do naszej kruszarki włożyć. Nie jest to jakoś dużo, ale zawsze coś. Zostawmy jeden kawałek, żeby wiedzieć, gdzie to po prostu było. No i kwarc, bryła kwarcu. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, ja mam tylko tyle kwarcu? Macie reszta? Może się pośpieszyłem z tym wyrzucaniem tego kwarcu. I wypadałoby jeszcze po ten kwarc skoczyć. Okej, dobra, na razie zmienimy po prostu tyle, ile mamy. Najwyżej ja się przejdę po kwarc, który gdzieś tam został ostatnio. Może jeszcze nie zniknął, a jeżeli zniknął, to trudno. Okej, czy to się wypaliło? Wydaje mi się, że tak, że chyba możemy wylać. Zabierzmy sobie dwa tygle ze sobą. Tak jest. I lejemy sztaby. Czy to się da, czy nie? Okej, srebro się da, złota się nie da, więc złoto jeszcze się musi delikatnie podgrzać. No to podgrzejmy sobie, nie ma problemu. Ale srebro już możemy wylać. Powinno być 6 sztabek dokładnie. W takim mniej więcej stopniu ja wypalałem po 12. Więc srebra mamy trochę więcej. Kolejna stal się swoją drogą zrobiła. No i w ogóle tak bym też chciał sobie tutaj z wami trochę pogadać o jakichś planach na przyszłość. Powiem wam, że w planach mam zrobienie serii z modów, tak jak już kiedyś mówiłem. Chciałbym te mody pokazać, jakieś poradniki do nich krótkie nagrać. No i przede wszystkim chciałbym również zrobić coś takiego. O kurczę, czy już wam o tym mówić? To jest też dobre pytanie. Muszę się teraz zastanowić. No dobra, okej, niech będzie. Chciałbym też robić takie filmy z pewnymi przewidywaniami nowych wersji, co na przykład może zostać dodane, co jest w pracach, jak to będzie wyglądało. Mam być może pewien kontakt, z którym będę mógł to załatwiać i robić, który mi troszeczkę więcej informacji poda, więc jeszcze muszę się zastanowić, dopytać co i jak i będziemy myśleli nad tym. No i w planach coś jeszcze miałem, tylko jak zwykle oczywiście nie zapisałem sobie tego i zapomniałem i przypomnę sobie w najmniej odpowiednim, że tak powiem, momencie. Okej, tu się widzę, że troszkę wysypało, ale to nic nie szkodzi. Mam niestety też kamień wyleciał, ale to tak się zdarza zazwyczaj. Dobra, wiecie co, ja na razie ten kwarc odstawię sobie tutaj z tym ilmenitem, a my pójdziemy sobie tymczasem po ilmenit, ponieważ... Właśnie, cynober jeszcze zabierzmy. Ponieważ, moi drodzy, nie cynober, tylko ilmenit, to my mieliśmy w jednym miejscu. Znaleźliśmy go kiedyś w jaskini, jak dobrze pamiętacie, tytan, ale tutaj również ten ilmenit były w maleńkich ilościach i ja się tam wkopałem kiedyś jeszcze głębiej, już dawno, dawno, dawno i ja tam miałem odczyt ilmenitu. Trochę mi zajęło, żeby to w ogóle znaleźć, gdzie to było, ale jak widać jakoś się udało. Czekajcie, odstawmy sobie słoiczek, tak? I pytanie tylko jeszcze jest takie, czy ja mam w ogóle
rozkwinie jeszcze jedną, żeby ją tutaj wstawić. Czy ja mam jeszcze jeden szczep? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że tak. Gdzie ja miałem szczepy? Czy ja wszystkie szczepy zużyłem? Nie. Jest tutaj szczep brzoskwini. Tak, także sobie już wstawiamy na miejsce. Może to się przyjmie, jeżeli tamto się nie przyjęło. I zobaczmy. Tutaj full drewna, to tutaj możemy odstawić. I wszystko spoko. No dobra, idziemy po ten ilmenit. Czy ja mam jakieś drapinki, jakieś jedzenie ze sobą? W sumie to nie mam. W sumie to można by pójść. Wziąć sobie jakiegoś placka. Jeszcze coś tam powinno było zostać. Dokładnie tak. Za niedługo nam zgniją. W sensie, jak będziemy nie wolno jeść, to zgniją, bo chyba krótki okres 2 dni. Więc no, okej. Okay. Trzeba w miarę regularnie je zjadać. Także spoko. Dzisiaj jeszcze będę chciał zaorać tą ziemię tutaj i wysadzimy jakimiś zbożami różnymi. Zobaczymy. Tylko właśnie, motykę by trzeba zrobić jakąś lepszą, bo ja do tej pory chyba nie mam lepszej motyki. Ja cały czas korzystałem z kamiennych, jak dobrze pamiętam. Więc dobrym pomysłem byłoby zrobienie sobie takiej motyki. Także może sobie zrobimy stalową, a się wystraszyłem, a to grzyb. Czasem dalej mi schiza w tej grze łapie. Ten tunel gdzieś tutaj tak zaznaczony, ja nie pamiętam gdzie było wejście. Mam nadzieję, że tak jak na mapie zaznaczone. Ale ja w miarę dokładnie robiłem te znaczniki, więc raczej jest ok. No dobra, zejdźmy sobie tutaj. Ogólnie co do serii fabularnej, to powiem wam, że no ciężko to idzie, bardzo ciężko. I teraz tak, gdzie ja miałem ten odczyt? On był albo gdzieś tu, albo właśnie na samym dole. Nie tutaj, więc chyba tutaj w takim razie. Kasyteryt, sfaleryt i miedź rodzima jeszcze średniej... A nie, był ilmenit. Tu są duże, czyli niżej prawdopodobnie. Dobra. To trzeba sobie standardowo porozkopywać. No, można oczywiście znaleźć miedź, ale nie tego tutaj szukamy. Okej, raczej trochę wyżej mamy ten odczyt, więc być może w którąś z tych stron trzeba będzie się wykopać. Tak, tutaj są duże ilości, ogólnie jest dużo miedzi. Więc ja wam powiem tak, ja idę po bomby. Po prostu powkładamy tutaj parę bomb i poodpalamy je wokoło, że tak powiem. Wydaje mi się, że to będzie sensowniejsze. Wykopiemy sobie przy okazji trochę miedzi, która zawsze się w sumie przyda. No i też zrobimy sobie oczywiście... Może trafimy na rudę przy okazji, bo nie chcę mi się tego, wam powiem, rozkopywać na boki jakoś bardzo. A bardzo prawdopodobne, że to jest gdzieś przy miedzi, więc... Jeżeli jest przy miedzi, to jak wywalimy rudę miedzi, to prawdopodobnie znajdziemy też i ilmenit, czyli tytan. Tytan potrzebny do cegieł poziomu trzeciego. Takich cegieł, które chyba odporność na ciepło mają 99% i one się chyba praktycznie już nie psują. Albo jest taka mała szansa, że raczej psuć się nie powinny. Także lecę po bomby, zaraz tam wracamy, odpalamy. No dobra, moi drodzy, czas na roboty strzałowe. Jak widzicie, trochę tych bomb tutaj nakładem, jest ich dokładnie 24 poustawianych w ten sposób. Może są trochę zbyt blisko siebie, ale wydaje mi się, że są ok i że zrobią tutaj mały porządek i... Będziemy mieli solidny wybuch, tak, żeby właśnie... Okej, spadamy do góry, bo tutaj chyba poleci parę kondygnacji. Okej, coś jeszcze się pali. Chyba. Albo i nie. Okej. Czyli coś poszło nie tak. Coś w moich obliczeniach zdecydowanie poszło nie tak. Ale to nic nie szkodzi. Zaraz sobie powtórzymy, że tak powiem, strzały. Być może właśnie trzeba zrobić coś takiego. Żeby to złapało, żeby te bomby się tutaj piętrowo, że tak powiem, odpalały od siebie. Bo może to było za mało, albo one się porozwalały, ale nie, chyba nie. Okej, dobra, odpalmy w takim razie tutaj roboty strzałowe, część druga. Zobaczmy, co tym razem się wydarzy, czy poleci parę kondygnacji, czy jednak nie. Okej, poleciało chyba trochę więcej, wow, bałem się, że spadnę. Ale nawet, że względnie wam powiem, dobrze to wygląda. Okej, no dobra, rozwalmy dalej. Mamy w takim razie jeszcze dwie próby. No, nie odpalałem się od siebie piętrowo, szkoda. Liczyłem, że tak się wydarzy, ale jednak nie. Powiem wam, że ten kurz bardzo irytuje. Okej, odpalmy najpierw tutaj. Potem chyba zdążymy jeszcze jedne odpalić.
Albo i nie zdążymy? Au. Au. Auć. To bolało. Muszę przyznać. Było chyba blisko, żebyśmy się zabili, ale na szczęście tak się nie wydarzyło. Okej. Okay. Palmy jeszcze tutaj. Byłaby lama lekka, ale... Słuchajcie, czasem musi być, tak? Dobra. Wywalone chyba mamy wszystko, co być powinno wywalone. I jak to tutaj wygląda z tymi surowcami? No patrz, no tutaj miedzi dość sporo jest. Czy udało nam się znaleźć tytan? To mnie bardziej interesuje. Bo jeżeli nie, no to trzeba szukać dalej. Tutaj jak widzicie jeszcze trochę wysadzania jest. Pozbierajmy sobie to wszystko tak przy okazji, żeby zobaczyć ile też surowców udało nam się zdobyć. No i w ogóle to co wam miałem powiedzieć, to w sumie dalej zapomniałem, ale jest okej. W ogóle to jestem w szoku, że aż tak ogromną ilość wyświetleń udało się zgromadzić pod ostatnim przeglądem nowej wersji, czyli 1.20. Naprawdę jestem w totalnym szoku. Wy w parę dni wbiliście, kurczę, 4000 wyświetleń i ponad 300 AP w górę, co jest totalnym rekordem, jak chodzi o mój kanał i... No powiem wam, motywacja po prostu urosła diametralnie przy czymś takim. I to naprawdę, naprawdę chce mi się te filmy teraz nagrywać. Jak człowiek widzi, że ktoś, że tak powiem, docenia pracę, która była włożona i wam się to też dobrze, kurczę, ogląda, co? O, jest tytan! Czy wam się to też dobrze ogląda? To mnie bardzo cieszy, bo powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo długo próbowałem dojść w życiu też do takiego momentu, w którym będę się cieszył z tego, jak zrobiłem film. Uwierzcie mi, że wbrew pozorom to nie było łatwe, żeby dojść do takiego etapu, w którym w miarę możliwości będę mógł przekazać trochę wiedzy z jakiejś gry, pokazać wam coś nowego, w ogóle żeby znaleźć taką grę. Przy okazji, żeby też odpowiednio jakoś dykcyjnie to starać się dobrze wypowiadać. W ogóle zacząłem ćwiczyć dykcję, wam się od razu pochwalę. Więc mam nadzieję, że będą tego jakieś efekty w najbliższym czasie. No, ale żeby też dobrze, kurczę, to wszystko wymawiać. Żeby w miarę możliwości jakościowo te filmy nie odstawały, żeby były w miarę na wysokim poziomie. Mega, mega, tak jak mówiłem, cieszy, kiedy znajduje się rzesza osób, która to docenia. Powiem wam, że serducho się raduje i bardzo wam dziękuję, bo to tak naprawdę wszystko dzięki wam, bo gdyby wam się ta gra nie podobała, wam się moje filmy nie podobały, to prawdopodobnie nie byłoby każdych przyszłych, kolejnych, niedoszłych filmów. Wow, ładny wybuch. Solidnie tutaj się udało wysadzić. Oczywiście nic nie widzę, no ale to już jest standard, że po wybuchach w tej grze niestety, ale nic nie widać. Mam nadzieję, że tego tytanu uda się zdobyć na tyle, o tutaj się nie wysadziło, żeby kurczę starczyło na masę tych cegieł, ponieważ tak jak mówiłem, będziemy chcieli zrobić ten piec w przyszłości. No ale dobra, słuchajcie, ja tu gadu, ja się rozgaduję na takie chyba mało istotne sprawy, które większość z was zapewne pomija, żeby zobaczyć jaki jest efekt końcowy, czy co zbudowałem. Więc oszczędzę wam tego, nie będę przez chwilę gadał, poodpalam sobie bomby. A dalej co będziemy robić, no to już pewnie zobaczycie przewijając, więc myślę, że słyszymy się gdzieś za chwilę z jakimś podsumowaniem, ile tego wszystkiego udało się tutaj wydobyć. No i czy stack bomb przede wszystkim wystarczył. No dobrze, moi drodzy, wykopaliska można chyba uznać za zakończone, że tak to nazwę, wykopaliskami. No, mamy dwa staki bryły bogatej w miedź, jeden stak ubogiej, no i troszeczkę bogatej więcej, no i prawie 3,5 staka około... Au. 3,5 staka ilmenitu. Niskiej jakości, co prawda, ale zawsze to daje jedną sztukę tego sproszkowanego. Także to powinno wystarczyć chyba na około... Stak tych cegieł to chyba co najmniej, tak mi się wydaje, że nawet na 3,5 właśnie powinno wystarczyć. No zobaczymy jak to zmielimy, ale nasza kruszarka no ma trochę roboty, a przy deszczu niestety wolno chodzą wiatraki, których co prawda tutaj jest trochę, bo są 4, no ale dalej chodzą dość wolno. Także cegły drugiego poziomu wam oczywiście pokazywałem jak się robiło.
więc pokażę wam również, jak się robi kolejnego poziomu, czyli, że tak powiem, trzeciego, bo tego jeszcze nie było. Dobra, widzę, że mieli w miarę szybko. Czy to w ogóle mieli? Na razie mieli Oliwin. Tak? Co tu się dzieje? Czemu to wpada? Czy to... To wymaga kruszarki poziomu czwartego. A jaką my tu mamy kruszarkę? No właśnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Da się zdjąć te młotki jakoś. Na pewno trzeba to wyłączyć. Właśnie, my potrzebujemy lepszej kruszareczki, kurczę. Momencik, momencik. Patrzcie, tu jeszcze Oliwin sobie spływa. Więc fajnie, fajnie. My potrzebujemy lepszej kruszarki, bo my tu mamy poziom... Da się to... Kurczę, nie tak, nie tak, nie tak. Da się to zdjąć, nie da się, dobra. Trzeba rozmontować w takim razie kruszarkę. Już ją rozmontowujemy. Halo, 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 spokój, spokój, spokój. Proszę mi tu nie sypać. Dobra. Kruszarka w takim razie ponownie leci w tym kierunku, tak jak była. Na to lecą oczywiście dwa tłoczki, na to leci dźwignia. I to chyba nam spadło, tak mi się wydaje. Tak jest? Tak, bo tu mamy tuczek z żelaza, patrzcie. No to niestety, ale to tym oczywiście tego nie zrobimy. Więc trzeba nam będzie zaraz wykuć sobie lepsze głowice. I to już potrzebujemy głowice ze stali, moi drodzy, właśnie do poziomu trzeciego. Dobrze pamiętałem, że do poziomu trzeciego właśnie do poziomu trzeciego cegieł jest potrzebna stal, ponieważ potrzebujemy lepszych tłuczków poziomu czwartego, a tłuczki właśnie poziomu czwartego robimy ze stali. Więc dobra, to sobie za momencik zrobimy, podstawiamy miedź, to wszystko, bomby jeszcze trochę zostało, jak widzicie, więc wystarczyło. Tam jest jeszcze cała masa tej miedzi, bo bardzo duże ilości, ale już tego nie wydobywałem, bo nie chciało mi się kopać po ścianach po prostu, ale kiedyś tam pewnie wrócę. Zawsze to miedź, a czemu by miedzi nie mieć, skoro można ją mieć, tak? Taka mała anegdotka. Dobrze, czy my w ogóle mamy, tak, my mamy masę samorodków, więc wiecie co, ja sobie powsadzam to po prostu na razie tak. I potrzebuję węgla, żeby to pozaznaczyć, że to tutaj jest. Żebym ja po prostu wiedział. I potrzebujemy 3 sztabki stali. Kilow nam już poszedł nowy. 3 sztabki stali, dokładnie tak. Srebra mamy tyle. I przy okazji sztabki nam pewnie już wystygły, więc możemy odnieść kolejne. To sobie oczywiście odpalimy, wykujemy sobie imotykę i wykujemy sobie tłuczki. Tłuczki chyba nie wymagały więcej jak jednej sztabki, jak mi się przynajmniej wydaje. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, zabieramy co nasze. Sztabki złota mi się, wam powiem, tak podobają w tej grze. Są tak fajnie świecące. Srebro trochę jest, mam wrażenie, poszkodowane. Ono też świeci, ale tak ta tekstura jego, no nie wiem. No może mi się tylko wydaje, że tak jest. No, nasz skarbiec powoli, powoli się zapełnia dobrociami, więc trzeba o to wszystko dbać. No i dobrze, dobrze, dobrze. Nasza stal się robi. Potrzebujemy oczywiście młotka porządnego, może być i stalowy. Wiecie co, te głowice może sobie na razie tutaj odstawię. Co ja tu w ogóle mam? Sfaleryt, magnetyt, czyli więcej żelaza, tu są kliny. A tu mamy skrystalizowaną kolejną bryłkę, no więc dostawmy sobie następną, bo czemu by nie. Bomby też możemy sobie tutaj odstawić. No, bomby jeszcze mamy 1,5 staka, więc względnie dobrze, ale trzeba będzie poszukać więcej siarki. No ale dobra, sztabki stali. Sztabki stali to priorytet. Może to sobie odłóżmy. Kurczę, ile tego się narespiło. Dziadostwa. Dobrze, najpierw my chcemy oczywiście... Właśnie, kowadło też ze stali będziemy chcieli zrobić, ale to swoją drogą. My będziemy chcieli najpierw motykę. Dokładnie tak, motykę. Motykę się robi dość w sumie prosto, bo to jest chyba jeden z najprostszych przepisów kowalskich. Niestety masę tutaj tego się odkuwa, jak widzicie. No i tak do dzisiaj nie wiem, dlaczego nie zaimplementowali twórcy czegoś takiego jak odzyskiwanie złóż.
właśnie przy kowalstwie. Byłoby to bardzo spoko, uważam. A mogliby nawet stworzyć specjalną klasę kowala, który mógłby wykuwać jakieś rzeczy, które są dostępne tylko kreatywnie, a przy okazji mógłby właśnie odzyskiwać rudy, kurczę, przy tym właśnie, albo więcej rud, żeby każdy mógł, ale kowal na przykład więcej, to by było też spoko. Dobra, robimy tłuczek. Tłuczek się robiło również całkiem prosto. To jest taki dość powszechny przepis, jeżeli mogę to tak nazwać. Także sobie to oczywiście robimy. Ciach, 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 raz. I chyba będzie spoko. Także potrzebujemy dwa oczywiście. Można założyć jeden tłuczek na kruszarkę, wiecie, to nie ma żadnego problemu, żeby tak zrobić. Ale jak już wykuwamy, to oczywiście wykujemy dwa, bo nas na to stać. Zresztą mam do przerobienia masę sztabek ze stali cementowej, czyli tak naprawdę pozbyć się z nich muszę, a nawet młot się może pozbyć tych takich niepotrzebnych części w rudzie. Nie pamiętam, jak się to nazywało dokładnie. Także jak pamiętacie, to możecie dać znać. Ja niestety mam słabą pamięć do takich rzeczy. Chciałem pamięć dobrą, ale po prostu krótką, tak? Tak to trzeba nazwać. Inaczej się nie da. Potrzebujemy patyka. Czy ja tu gdzieś mam patyki? Zapewne oczywiście nie mam, więc trzeba się przejść w odpowiednie miejsce, żeby te patyki mieć. Ile motyka ze stali wytrzymuje w ogóle? To nigdy nie patrzyłem. 1250, więc nie jakoś dużo, ale zawsze to lepsze niż robienie tej kamiennej, o ile można. A motyka nam się przyda, bo te pola też będę chciał przenieść, będę chciał zrobić taki mini ogródek zielny. No fajnie by było, gdyby zioła się dało hodować. Hodować? Uprawiać. Uprawiać muszę bardziej niż hodować. No nie wiem, nie wiem, jak jest poprawnie. Muszę się nad tym zastanowić i kiedyś to zrobić. I poczytać sobie o tych wszystkich rzeczach, żebym zaczął, kurczę, mówić tak jak trzeba. Dobra, tłuczki są na miejscu. Rzucamy teraz i odpalamy machinę. Czy teraz się to kruszy tak jak powinno? Tak jest, jest ilmenit kruszony. Dobra, odkładamy w takim razie jeszcze samorodki i kwarc, w sumie ten oliwin. My nic z niego robić nie będziemy. Zawsze można iść wykopać go po prostu więcej, tak? Dobra, właśnie, szybce byśmy jeszcze mogli odstawić. 1.20, jak nie oglądaliście, to w końcu będziemy tygiel normalnie szczypcami trzymać. Nie będzie już takiej głupiej animacji, że szczypce mamy w ręce, a tygiel w drugiej ręce, tak? Także no, no i tygiel będzie miał swoją barwę. Także to też całkiem fajnie. I będę chciał te wszystkie podstawki wymienić na, myślę, że spód ceglany i właśnie coś później z tego bruku. Pomyślimy, żeby jakoś ładnie może złapać te latarnie. Zobaczymy. Może też w sumie zostanie tak jak jest, tylko jakiś spód ceglany do tego dorobimy. Zobaczymy. Dobra, trzeba zaorać, ale zanim to zrobimy, to trzeba jakieś rzeczy. To jest, pamiętać trzeba, szklarnia. Co prawda nie jest jeszcze super ciepło, ale nie jest też jakoś zimno, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Więc tak, moglibyśmy orkisz sporo wytrzymuje. Moglibyśmy słonecznik, to też będzie ładnie wyglądać. Żyto chyba nie bardzo. Amarantus trochę dojrzewa, więc tu też, chociaż nie, amarantus byłby chyba w sam raz, jak tak patrzę, czy to wszystko N zużywa, tak? Więc amarantus byłby w sam raz i chyba jeszcze coś mieliśmy. Dynie trzeba będzie, kurczę, zasadzić, zaraz Halloween, a my dalej dyni nie mamy, więc dynie też trzeba będzie oczywiście w końcu zrobić. No i może coś z enki by się przydało, kurczę, tylko to żyto mi zginie. To jest właśnie taki problem, że to żyto mi zginie. Więc może tak dla odmiany zasadzimy chociaż ananas, tak średnio. Dobra, wiecie co? Ryzyk fizyk. Żyto szybko rośnie, więc może nie będzie aż na tyle ciepło. Jest maj, czerwiec, lipiec, 18 dni. To będą 2 miesiące. Będzie ciepło. Kurczę, więc dobra. Najwyżej stracimy część zbiorów. Trzeba to zaorać. No dobra, pola zaorane, więc możemy się zająć tutaj sadzeniem wszystkiego. Czyli tak, chcielibyśmy chyba jakiś, myślę, amarantus. To posadzimy może tutaj. No czemu by nie?
tak, żeby to wystawało. Amarantus jest chyba wyższy, tak samo słonecznik. Więc być może słonecznik chcielibyśmy tutaj również, żeby tak od naszej strony wyglądało to powiedzmy troszeczkę lepiej. Bardzo bym się cieszył, gdyby te drzewka też się przyjęły, ale raczej chyba nie ma na co liczyć. I brakło nam jednego nasiona. To jest bardzo smutne. Ale dobra, orkisz. Ile tego schodzi? 30 chyba 6 miałem nasion, więc zaraz zobaczymy. 22, dokładnie chyba 22, czyli co, jedno nam zostanie. Żyta, jak dobrze liczę. Kurczę, dokładnie tak. Szkoda, że jednego słonecznika zabrakło, ale mówi się trudno. Jakoś się to powiedzmy tam później naprawi. Ewentualnie co ma podobnie do słonecznika? Słonecznik, ile? Nasiona słonecznika, ile to zużywa? 40. Orkisz i amarantus. Okej, okay, amarantus nic nie zużywa, żyto zużywa. Okej, okay, walimy tu orkisz sobie, bo czemu by nie? Żeby po prostu te składniki zachować w glebie, wiecie, zużyte jednakowo. Dobra, mamy wszystkie pola obsadzone, co mnie bardzo cieszy, będą obfite zbiory. Można odstawić nasionka. I ja za ten czas chyba sobie zaprojektuję wstępnie... Tak, zaprojektuję sobie wstępnie to, jak powinna wyglądać studnia. Budujemy ją, tak jak mówiłem, gdzieś chyba w tym miejscu. Tak, tak, dokładnie gdzieś tutaj byśmy to chcieli mieć. Najwyżej skrzyneczkę się delikatnie przesunie, bo nie będzie to żaden problem, żeby ją przesunąć. Tak, gdzieś tu byśmy ją chcieli właśnie jakoś tak na parę bloków zrobić. Myślę, że będzie to ładny dodatek, a czegoś takiego nam chyba też brakowało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także dobra, to mamy za sobą. I jeszcze może zerknijmy, jak idzie nasze mielenie. I czy my w ogóle mamy glinę ogniotrwałą? To też jest dobre pytanie. No właśnie, mamy mało tej gliny, więc po glinę ogniotrwałą jeszcze będę musiał pójść. Gdzieś tam tak zwanym, jak się to mówi, międzyczasie. Międzyczas, piękny, piękne określenie. Moje oczywiście ulubione. Ilmenit właśnie. Cynober sobie może tutaj przestawmy. I powiem wam, że tego ilmenitu wcale nie jest jakoś super dużo. No ale tego bardzo dużej ilości idą. O, to jest, ależ to jest głośno. Dobra, kwarc niech się robi. Ja się wybieram w takim razie po glinę ogniotrwałą. Gdzieś chyba tutaj było większe złoże. Zobaczymy. Po glinę, po kwarc i... Bo w sumie kwarc niekoniecznie. Tak, po glinę i zaprojektuję studnię i za moment się będziemy jakoś słyszeli. Tak, to sobie odstawmy. Tu zrobiłem takie... O! Taki wieszaczek sobie przy właśnie tych naszych szklarniach. Po półce i szklarni podłużnej. No, więc ktoś tam ostatnio też poprawiał mnie pod poradnikiem ze szklarnią, także tak, teraz można robić takie większe. Praktycznie dwa razy dłuższe jeszcze tutaj na bok można zrobić. 14 chyba na 14 na 14. Coś takiego. Więc powiększyli to. Powiększyli to. Można robić większe. Nie tak jak kiedyś. Kiedyś było 7 na 7 na 7. No. Także ja lecę. Słyszymy się za chwilkę. No, na jakiś czas powinno chyba wystarczyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale w razie czego, jak musiał tu wracać, to są tu jeszcze cztery warstwy. No dobra, zanim zaprojektujemy sobie tą studnię, to w sumie może zróbmy sobie te... Tak, zróbmy sobie te cegiełki. Na tyle, no ile oczywiście będzie nas stać. Zaraz zobaczymy. Chyba nawet kwarc nas będzie limitował, ale to nic nie szkodzi. Zrobimy tak, jak mówiłem, tyle, ile będziemy mogli. Więc tak, potrzebujemy najpierw tego, co pamiętam. Tego, 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 tego i tego. Czyli tak, ilmenit, oliwin, kwarc, boksyt i glina ogniotrwała. I to możemy zrobić właśnie w taki sposób, możemy też zrobić w taki sposób. No crafting jest, jak widzicie, dość dowolny. Poziom trzeci. Z tego właśnie tworzymy sobie to tak, jak widać. Chyba nawet możemy je włożyć dowolnie, tak, dokładnie tak. Możemy je włożyć dowolnie, jak widzicie. I one nam się będą już same uzupełniały. Tak to fajnie akurat działa. Więc no, kolejna mechanika, która uważam jest całkiem spoko zrobiona, że mamy dowolny ten crafting. No, także cegieł trochę jest. Trzeba je będzie wypalić.
Nie wiem, czy jest sens, żebym ja odpalał piec w sumie. Na tylko tyle. Ale z drugiej strony wam powiem, że w sumie czemu nie? Czemu nie? Nie jest to jakieś drogie. Mam na myśli tutaj oczywiście piec. Więc w sumie możemy sobie to odpalić na tylu, na ile mamy. Cegieł będzie sporo. W teorii na jeden piec dostali. Chyba by nie starczyło, albo może by i wystarczyło. W sumie ciężko mi powiedzieć. Więc tak. Moglibyśmy ten piec oczywiście zrobić lepszy. Ten z tego moda oczywiście tutaj, który mamy aktualnie. Bo moglibyśmy go zrobić takiego, że więcej rzeczy w nim można wypalać i mamy też drzwi, tak jak w tych piecach dostali. I w sumie może ciekawie byłoby to pokazać kiedyś, jako kolejna rzecz właśnie fajna z moda. Ale to jeszcze zobaczymy. Wszystko musi sobie na spokojnie poczekać. Ej kurczę, dobra, my zapełnimy dosłownie wszystko, patrzcie. No nice, no ładnie, no super. Tego to się nie spodziewałem. Że cały piec się uda zapełnić. No ale super, dobra. Torf mamy tutaj. Zabierzmy sobie staczek. Właśnie torf nam się też kończy. To jest kurczę problem. Wszystko się kończy, wam powiem. Wszystko się kończy. Niby kurczę wszystko mamy, ale z drugiej strony wszystko się kończy, więc no wygląda to jak wygląda. Mam też nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, że robię takie filmy, gdzie troszeczkę sobie też pogadam do was, jakieś tam planami się z wami podzielę. Czy to choćby, no zrobimy takie podstawowe rzeczy, które gdzieś tam w tej grze są, które już robiłem, wam pokazywałem, ale tak dla w sumie utrwalenia, czemu by nie, skoro to miała być seria poniekąd też skupiona na tym, żeby trochę was uczyć tej gry, jeżeli ktoś oczywiście dalej coś by potrzebował, bo właśnie na tym to miało polegać głównie. Że ja tutaj sobie gram dla przyjemności, coś pobuduję, coś wam pokażę fajnego, ale przy okazji też was czegoś nauczę. Więc dobra, czas lecieć, kombinować z tą studnią. Mam nadzieję, że coś sensownego wymyślę. Tylko oczywiście będę potrzebował materiałów, ale wydaje mi się, że chyba wszystko mam. No dobrze, moi drodzy, coś tutaj udało się skleić, wykorzystałem magię internetu. No i troszeczkę sobie dopomogłem projektem, który stworzył jeden z użytkowników. Link wam pokażę w komentarzu do tego. No i zrobiłem coś takiego, wiecie co, ogólnie daszek prawdopodobnie wymienię na dachówki te z gliny ogniotrwałej. Ten niebieski nie do końca mi leży, ja wiem, że wszystko mam te dachówki niebieskie i to w sumie teoretycznie pasuje. Ale kurczę, coś mi tu nie leży z tym. No ewentualnie wymienię ten bruk na może andezyt albo cegły niebieskie. Zobaczymy, może to będzie wtedy lepiej wyglądało. No tak, ten piaskowiec dodałem, bo mówię, może będzie do domu pasowało. No ogólnie studnia jest dość głęboka, jak widzicie. Tutaj woda sobie sięga, dodałem jakieś wiadereczka. Na wyglądu tak jak tam też ziomeczek fajnie pokazał, więc polecam kanał, bardzo fajny. Można fajne rzeczy ogarnąć. Tu jeszcze myślę, czy by tego bardziej nie zaokrąglić. Może jakoś to jeszcze zmodyfikuję, zobaczę, pomyślę z tym dachem, z tym dołem. No, ale na chwilę obecną studnię mamy, wygląda to tak. Może tutaj fajnie by też było dodać jakieś wiaderko i trochę wyżej dać ten taki kołowrotek cały, który tutaj się znajduje. No i ogólnie wypaliły nam się również cegły poziomu trzeciego. Właśnie, torf. Zapomniałem go odstawić. Więc odstawiamy. Ja po torf będę się musiał przejść niedługo. Tak. Firing progress is reset. Structure incomplete. To pytanie, czy to się wypaliło. Wypaliło się. Super. Więc można zbierać wszystko. Jak widzicie, ten piec niestety też się niszczy. No, ale mamy cegły szamotowe poziomu trzeciego, także świetnie, bo dzięki nim będziemy w stanie już albo zrobić piec ze stali lepszy, albo właśnie zostawimy sobie je na właśnie ten piec do wypalania gliny, jakiś
nowy, który ma być. Zrobimy go sobie z tieru trzeciego. Gdzieś go może tu wkomponujemy fajnie. Coś się usunie, zobaczymy. Albo gdzieś pod ziemią go walniemy, zobaczymy jeszcze. Także tych cegieł, jak widać, mamy trochę. Możemy je w sumie nawet tutaj odstawić, bo to szamot, więc czemu by nie. Walnijmy je w takim stoku. O kurczę, ich jest dużo, wam powiem, więc nie będzie to takie proste je tutaj, że tak powiem, poukładać, ale możemy też je zestakować i powinno być ok. Przydałby się taki duży magazyn na stosy. Myślę, że to byłoby ok kiedyś zrobić, ale zobaczymy. Dobra, cegły są, mamy ich sporo, więc jest git. Resztę rzeczy sobie już podstawiam na spokojnie. Powiem wam, że ładna ta studnia, podoba mi się i tutaj trzeba będzie zrobić jakiś, że tak powiem, ryneczek. Dosadziłem brzoskwinię oczywiście, bo tamta nam zdechła, także no. Ogólnie pszczółki też już z tego, co widziałem, całkiem dobrze, więc być może porobimy te nowe ule niedługo. Jak widzicie, zaroiły się prawie wszystkie ule oprócz jednego ostatniego, także całkiem szybciutko to idzie, niedługo będziemy mieli duże, duże zbiory miodu. No i słuchajcie, moi drodzy, myślę, że w tym momencie będziemy się żegnali. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, no i jakiegoś komentarza po sobie. Ja jestem bardzo zadowolony z tych ostatnich wyników pod filmami, więc jeżeli również wy jesteście zadowoleni z filmów, które są, no to fajnie, jak jakoś to zakomunikujecie. Także trzymajcie się do następnych filmów i hej!